operą warszawską były kłopoty zawsze widoczne. Tak musi być. Chcielibyśmy pokazać Państwu tuwimowską wizję opery warszawskiej sprzed przeszło 100 lat. Udział w tej rozmowie weźmie pan Stanisław Moniuszko i generał carski odpowiedzialny za działalność teatrów warszawskich. Głęboko uważany panie Moniuszko, prosimy siadać, proszę bardzo, proszę niech pan siada. Ja do pana w takiej, jakby powiedzieć, delikatnej sprawie. Proszę bardzo. Był ja wczoraj na repetycji tej waszej nowej opery, co ją do premiery zamierzacie. Jak jej nazywa się? Galka. Halka. Tak. Właściwie to nie jest już nowa opera. 10 lat temu grałem ją w Wilnie, teraz tylko przerobiłem, poszerzyłem. Wiem, głęboko uważany panie Moniuszku, tylko widzi pan, co było 10 lat temu, to nie teraz, a po drugie, polityka teatralna inna. Polityka? No, w każdym bądź razie dyplomatyka tu w Warszawie rezonans większy. Jest u mnie, jak pan widzi, egzemplarz libretta tej pańskiej Galki. No i parę rzeczy mnie tu nie bardzo podoba się. Dajmy na to. Niech nam żyje para młoda, przy zaręczyn tych obrzędzie, wieczna miłość, wieczna zgoda, w młodym stadle niechaj będzie. No, to jeszcze można nic takiego. Ale o tu, jako od wichru krzew połamany, tak się duszyczka stargała. To co ma znaczyć, panie Moniuszko? To znaczy, tak jak jest napisane, prawda, że Halka cierpi i oto i właśnie i idzie. Jaki to wicher, pan Moniuszko, miał on na myśli, a? Wicher jest rzecz niebezpieczna. Zefirek. Owszem, spokój, cisza, jemu pozwala sywiać. A wicher duszyczki łamie, czyje duszyczki, pytam się, dlaczego? Właśnie mówię, ekscelencjo, że Halka kocha Janusza, więc cierpi. A czego jej cierpić? Ona młoda, ładna i radować się nie cierpić. Ale ja wiem, panie Moniuszko, co wy z tym pańskim poetą wolskim na myśli mieli. Tu wyraźnie stoi napisane. Zabrał mi wszystko. Jaśko, mój soku. Pisze się Jaśko. A znaczyć ma Wańka. Znaczyć ma Polska i Jaśko soku znaczy się zabrał. Ekscelencjo, że nawet przez myśl mi nie przeszło w tym wypadku. W tym wypadku. W innym znaczy się przeszło. Albo tu. Gdyby rannym słonkiem wzlecić mitka wronkiem. Rzecz w tym, że po co jej lecić? Daj jej lecić. Spokój, cisza, porządek, władza się opiekuje, sieć nie lataj. Ale już wyraźnego buntu wy się dopuścili, o, w tym miejscu. I ty mu wierzysz, biedna dziewczyno, że cię nie zwodzi, ty wierzysz mu. Jakże to? Miłościwie nam panujący monarcha przygarnął do piersi bratni naród, to nie ma co pytać, czy ty mu wierzysz, a wierzysz. To jakieś nieporozumienie, przecież Jątek ma na myśli Janusza. Co on ma na myśli, to ja wiem. A tu szumio jodły na górszczycie, szumio sobie w dal. Panie Moniuszku, ja bardzo proszę, żeby oni nie szumieli. Niech oni, powiedzmy, kuliszosi sobie wdają. Musicie zauważyć, jak sens, że wtedy rytm będzie złamany i słowa nie podłożą się pod muzykę. Po co im się podkładać? Sorry, podszewka, żeby oni się podkładali. Za to spokój, cisza, żadnych niebłagonadiożnych aluzji. Panie Moniuszko, u mnie k wam jeden вопрос. Kiedy wy zamierzacie premiera to zrobić, a? Za tydzień, jak Za tydzień. Znaczycie na żadne przeróbki, poprawki, w ogóle czasu nie ma. Stanowczo nie. To ja panu coś powiem, panie Moniuszko. Na ten raz niech to idzie jak idzie, ale na przyszłość, panie Moniuszko, to się wszystko musi zmienić. Jest, ekscelencja, to się wszystko musi zmienić.